Dobra, nagrywa się. Możesz się przywitać. Dzień dobry. Wow, cóż za piękny początek odcinka. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Lesiu z Atid Polska, a oto predykcje gali All Loud 2023. Jesteśmy cały tydzień po Gali Olin i już mamy kolejną galę, a dzień wcześniej payback, więc no trochę się nam tych gal pay-per-view nagromadziło, ale my się nie zatrzymujemy ani na chwilę i lecimy z kolejnymi predykcjami. Sicario, czy jeszcze wytrzymujesz ten natłok pracy? No właśnie miałem powiedzieć, że redakcja w tym w tym no ostatnio tak w tym okresie tak wyjątkowo pracowita, jak jak nie my. Jak nigdy po prostu, ale jak, spokojnie. Jak, jak nigdy, Pewnie tak. w ciągu dwóch tygodni to już wróci do normy. Tak, że... już wrócimy do normy, spokojnie, wszystko. Tak, jeden, się... jeden odcinek tygodnia po to myślę, że wystarczy, co nie? Żeby tak. No tak, no bo no przecież nie można rozpieszczać za bardzo, no bo o, to. to jest wiadomo, tak jak to... z title Rainem MJF, a, no jakby on bronił te tytuły na każdej tygodniówce, no bo z czasem mm. się to przejadło, a tak to jeśli wiesz, raz na jakiś czas tylko damy kawałeczek, a faktyczny dobry film damy jeszcze rzadziej, no to wtedy fani bardziej będą na to czekać, przynajmniej e, ja z takiego założenia wychodzę. <śmiech> <śmiech> no tak, no bo potem oczekiwania rosną na co to komu, w ogóle jeszcze jakaś oj. regularność, <laughs> Uf, fuj, fuj, fuj. fuj. Oj, oj, oj. E, dobra, jak na razie mamy do omówienia 9 walk, Pewnie znając TK jeszcze kilka walk zostanie dołączone do karty po koleżyn. no ale no nie będziemy tego nagrywać od razu przed galą, no bo tak to, to trochę nie miałoby to za bardzo sensu. Ale przed jeszcze faktycznymi predykcjami jest, chciałbym serdecznie zachęcić do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Piszcie w komentarzach wasze predykcje. No i chyba możemy zaczynać. Sicario, od jakiej walki chciałbyś rozpocząć? Co ci tam najbardziej się podoba? Najbardziej? A nie, to może od tego, co najmniej, ponieważ jak zwykle jest tumultum rzeczy, których mogłoby tutaj nie być. Dlatego może zaczniemy sobie elegancko od samoańskiego Jaśka z panem, o którym żaden z nas nic nie wie. E, nazywa się Shane Taylor. Tak, tutaj przydałby nam się KL, więc KL, jeśli to oglądasz, pozdrawiamy Ciebie serdecznie. No myślę, że on by mm -hmm. nam mógł parę ciekawostek powiedzieć o tym zawodniku. Jednak, no, jeśli chodzi o moją wiedzę na temat zawodnika, właśnie tego, to nie obejrzałem ani jednej jego walki, więc ciężko mi tu cokolwiek powiedzieć, poza tym, że wydaje mi się, że jednak nadal Samoa Joe będzie mistrzem. W sensie to ja ci powiem więcej. Nieważne jaka ciekawostka, to mnie by nie zapaliła do tego pana. I, i to, to nieważne, czego bym się o nim dowiedział, bo tego tu nie powinno być. To jest absolutna zapchaj dziura i, 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 i tak, zgadzam się. Joe, znaczy, nadal, tak, teraz sobie patrzę na Wikipedii i widzę, że tu był jakiś turniej, więc powiedzmy, że ma tam jakąś podbudowę, ale mimo wszystko chyba bardziej by to pasowało na jakiekolwiek pay per view tak stricte od Ring of Honor. No ale no, musieli czymś zapchać tą kartę. No takie są uroki tego, że z CM Punkiem i z Jackiem Perry zdarzyło się to, co się zdarzyło. A no. Ale wiesz, co, co, co ja nawet. Ja właśnie twierdzę, że. To ja właśnie twierdzę, że nie trzeba było zapychać, bo jakby dosłownie, w sensie czemu musisz mieć tu 10 zestawień zamiast fajnych, zjadliwych 7 na przykład. Nie, 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 w sensie we, don't, we don't do that here, we don't do that here. Pamiętajmy, że AW ma tylko 4 gale Pay Per View w roku, chyba że dodamy no, tylko tego Forbidden Door, No. 5, no i teraz jeszcze All -in, hmm. to 6. I, i to jeszcze... 6 jeszcze. i zapowiedziane. Tak, 1 października będzie e, Super Dream, nie, Wrestle Dream. Tak, o, e, i to będzie również kolab z NJPW. Przynajmniej e, takie są zamiary, bo nie wiadomo, czy to wyjdzie. W każdym razie na pewno się to odbędzie 1 października. E, no to 7. No, no i, w sumie i jeszcze to... jest z Grenfell, który jest mini Pay Per View. W sumie Winter is coming też. Mhm. No ale tak to mamy tylko cztery główne pay view więc one muszą być długie i mogą być długie. I to będzie duży sukces. Słuchaj, no jeżeli ktoś wytrzyma, znaczy jeżeli ten 1% wytrzyma całość tego, to tak, myślę, że to będzie sukces dla tych ludzi, którzy to oglądają. Sikario, pamiętaj, że w zeszłym roku było 15 walk, więc jak na razie 9, to nie jest aż tak dużo. Słucham? No... No, że na tym i O jejku, faktycznie. Zobacz, znaczy, no wiadomo, jeszcze pewnie będzie walka z Rickiem Starksem i może jakieś ale... randomowe zestawienie z koleżyn ale to jeszcze nie jest 15. Ale wiesz co, to mi przypomina, jak rok temu narzekaliśmy, że chyba właśnie jest tego dużo za dużo i, i że w tym roku właśnie jest jednak jakaś zmiana, że zamiast 15 jest tak 10, powiedzmy, się to zamyka zwykle. No tak, no przynajmniej mm. walki, to na przykład nie ma już takich przypadków jak w zeszłym roku na przykład ze Starksem i Hopsem, co była długa rywalizacja, a na All out dostali jakieś 5 minut, więc takiej czegoś już nie ma, ale nadal te gale są. Bez... Rewa rewanżu też nie, rewanżu też nie ma, o dziwo. z jakiegokolwiek e... powodu. No, ale na przykład Olin oglądało mi się spoko, mimo że, no też trochę trwało, ale jednak może przez to, że to było na takim stadionie, to oglądało się to całkiem przyjemnie, no i było też to o normalnej godzinie, więc to też dosyć pomogło. I... I tak narzekaliśmy, że tak mało tego 1v1 klasycznego, a chyba jednak ja muszę powiedzieć, że wyszło super. No, Kala się obroniła pod tym względem. O właśnie, jak już jesteśmy przy Olin, to wczoraj wrzuciłeś odcinek, na temat y, pewnej <laughs> sytuacji, która wydarzyła się na zapleczu tej gali na Wembley y, i dałeś tam statement, że no, Jack Perry, to, to wszystko jego wina. I chciałbym tutaj powiedzieć swoje zdanie, ponieważ o ile uważam, że Jack Perry zachował się jak totalny dzieciak i po prostu taki smarkacz, który po prostu no, każdy chciałby mu przyłożyć w nos, tak, jednak uważam, że CM Punk jako ten samozwańczy Locker Roomu powinien wiedzieć więcej, powinien to olać, pójść do TKEA, powiedzieć, kurde, widzisz co ten Gnoi robi, niech kurde ktoś mu ukróci ten nos, albo ja się tym zajmę. No i tak to się zatwia, nie od razu, że no tylko poddusza czy coś. Wiesz. Co powinien, ale mówię, wydaje mi się, że to jest tak znana osoba, że jeżeli zaczepiasz ją jakoś, to wiesz, jak on zareaguje. I myślę, że wszyscy wokół ogólnie wiedzą, jak on reaguje na takie rzeczy. Yy... No i co? No i ogólnie nie wiem, mam jakieś wrażenie, że tak wiesz, już patrząc po, po tym, jak to jest rozgrywane w innych miejscach, to mam wrażenie, że tak teraz trochę na wyrost są wyciągane konsekwencje wobec no. obu w zasadzie, zamiast po prostu no, tak. zamiast, szczerze, to jest, to jest sytuacja typu, że TK bierze ich y, do swojego CEO roomu mówi mm, mm, kompromitacja, kompromitacja Renata tragedia, żałosne, 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 pół miliona kary Hmm, ćwierć miliona kary, rozejść się i robimy wam program na pogodzenie. Do kurde, jakby na Olaut była walka w main eventie, Jack Perry kontra CM Punk, to myślę, że jeśli All Out nie jest już wyprzedane, to jeszcze kilka biletów by się sprzedało. Ale wiesz, no jakby w sensie w taki sposób... To rozgrywasz, i wiemy, że jest jeden człowiek starszy, który pomimo całej mojej nienawiści do niego zrobiłby to, bo robi takie rzeczy cały czas non-stop i to przynosi po prostu pieniądze i to jest złoto. I to jest jedyny sposób, w jaki rozgrywasz takie sytuacje. I z jakiegoś powodu teraz nie wiem, kto tam jest doradcą PR-owym, ale teraz będą wyciągane takie na wyrost konsekwencje. W momencie, gdy naprawdę nic się nie stało, w sensie w porównaniu do tego, co było rok temu, nic się nie wydarzyło teraz tak no, jak dla mnie. No, też mi się tak wydaje, ale no dobra, bo w sumie mamy już prawie 9 minut, a na razie pomówiliśmy o jednej walki, walce, gdzie w sumie powiedzieliśmy, że nie wiemy w sumie z kim ten Joe walczy, ale wiemy, że wygra. Yy, więc może przejdźmy dalej, przejdźmy do tego drugiego pojedynku, który chyba myślę, że najmniej wszystkich grzeje, yy, czyli Eddie Kingston i Katsuyori Shibata kontra Black, Blackpool Combat Club. Sicario, yy, przejmij na chwilę paczkę, bo muszę się napić. <głos> Dlaczego? <głos> znowu szczęście, Ach, jakbyś, jakbyś zgadł. Już za dobrze mnie znasz. Powiem tak, co też, co to te wspólne streamerowi ze człowiekiem. No. <noise> Ech, e, no co? No to jest znowu coś, co mam wrażenie w jakiejś konfiguracji pewnie gdzieś już było widziane. I to jest, to jest też coś, co ja jak zobaczę, to po prostu zrobię skip, 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 bo nie interesuje mnie to tutaj wcale, na przykład. W sensie Zwłaszcza, ja na myślałem, że... że będzie walka Eddie kontra Claudio o pas ROH, ale też z drugiej strony no. nie zdziwię się, jeśli będą chcieli pójść w stronę bardziej Eddie kontra Moxley, jeśli ten miałby wygrać pas International. E, tak czy inaczej, no, jest ten tak, team match, pewnie nie będzie on zły, ponieważ no, każdy z wrestlerów tutaj no, ma przynajmniej jakiś poziom, więc pewnie samo starcie w sobie się obroni i nawet nie zdziwiłbym się, jeśli byłaby to jedna z lepszych walk na gali, ale... Oj, no... oj, oj, z tym bym się nie zapędzał, aż tak. A ja bym się <laughs> nie zdziwił, nawet wiesz, jakoś wbrew mi się bardzo nie podniosło, a naprawdę myślę, że to może być a, a to dać. A to je, ja bym się zdziwił, ale jestem dobrze nastawiony na takie, w sensie chętnie bym zobaczył takie zdziwienie, o, w o, taki sposób. Co nie zmienia faktu, że no właśnie, jest John i jest Claudio. I moim zdaniem tu spokojnie można to zamknąć, że najpierw John, potem Claudio, najpierw Claudio, potem John. To naprawdę można tak rozegrać i tu nie potrzeba tego czegoś, co nam będzie dane skipować. No tak, a jeśli chodzi o to kto wygra, to w sumie mi wszystko jedno, niech Blackpool Combat klaw wygrają, no, bo no. przegrali na Olin. to niech będzie tak jeden do jednego, ale tak w sumie to whatever. <grym> no i to jest właśnie problem z takimi niestety zestawieniami. Eee, dobra, chyba możemy przejść do jak na razie jedynej zapowiedzianej walce kobiet na tejże gali, czyli Krista Atlanter kontra Ruby Soho nie wiem, czy możemy się spodziewać jakiejś jeszcze zapowiedzi, jeśli chodzi o kobiecą dywizję, tak nie wydaje mi się Nie może Shidas Baker na ostatniej chwili, ale chyba by już ogłosiliby na Dynamite, więc nie wiem mm. Nie wiem, no rozkręca się to bardzo wszystko powoli tej e... dywizji. W sumie no i tak ludzie mówili, że Jade, 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 bo no i w sumie Chris robi to samo, tylko że to Chris, a nie Jade, więc no. nie wiem, na no, każdy e... ma e... ludzi. Bo chyba Ruby za bardzo nie była w programie z Chris przez ostatnie tygodnie. Tam bardziej patrzyłem, że na koleżyn Chris tam tagowała z Willow i trochę walczyły z tą i z Mercedes no był, 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 był taki program dziwny zapchajdżura niepotrzebny no, ale był no Żył robi się. przynajmniej, jest na pay-per-view no bo w sumie jako jedyna z outcast w ogóle outcast jeszcze istnieje chyba nie Jeśli, nie wiem um, tak czy inaczej jest na pay-per-view mają a nie bój, na olin mają y, wspólny występ trio na albo rampage albo Collision, tutaj już nie hmm. jestem pewnych, ale mają a dobra. No i tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest tak trochę w fazie rozwoju, a że dopiero mija pierwszy tydzień, no to jakoś się tutaj nie śpieszą na razie. Ale tak, istnieją na razie. I zresztą, co by nie mówić, jest... To raczej w dosyć w sensie wszystko, co się wokół nich teraz dzieje, jest dosyć ciekawe. Więc oby tak dalej. Czy myślisz, że Ruby ma jakieś szanse? Bo Writ wydaje się faworytką, hmm. ale jednak no po double or nothing, kiedy zdobyła ten tytuł, no to jej momentum mocno spadło, bo też rzadko pojawiała się na tygodniówkach. Więc no, trochę by mi było szkoda, ale też jakoś bardzo bym się nie zdziwił, jeśli lubi ostatecznie. No w końcu by coś wygrała w tym AEW. No też bym się nie obraził. Szczerze, to będę na pewno z większym zaciekawieniem tego, tego wyglądał i końcówki niż niż wspomnianego wcześniej 2 yy, versus 2. Yy, I tak szczerze jestem gotowy przyjąć nawet oba wyniki, bo obie opcje są przeze mnie dosyć lubiane i w zasadzie takie zwycięstwo raczej ani jednej, ani drugiej nie zaszkodzi. Więc. Yy, wiesz co? Tak sobie uświadomiłem. Kurczę, naprawdę tak. Mam taki dobry vibe z tym all-out. Jakiś taki, jak na fakt, wiesz, że tak się miało zapowiadać, że takie. Na szybko wciśnięte coś tam, ale tak... kurczę? Nie wiem, dobrze, do, do, dobrze się na razie mi patrzy na, na tą kartę. Nie wiem, ja jak patrzę na tą kartę, to wiem, że na pewno nie będę oglądać tego na żywo i też w sumie nie wiem, kiedy nadrobię, bo no, przyszły tydzień wygląda wygląda obficie, jeśli chodzi o mój kalendarz, więc mam nadzieję, że do wtorku uda mi się nadrobić. Eee, ale no, jest kilka walk, które mają duży potencjał, ale czy bym powiedział, że miło patrzę na tą kartę, no mogłoby być lepiej. Tak przynajmniej A, według to Taki To taki strzał w moją stronę, że być może omówienie w pojedynkę mi... Się przydarzy. No, ja cię nie, no, bę ja ci nie będę chronić. Lepsze, lepsze. Dobrze, e, ja se postawię na Ruby. Niech ma coś od życia. Niech ma. Aha, czy my to. Bo tak. chyba ludzie nie wiedzą o Best of 7, wiesz? E, nie wiem, czy to Best of 7 w aktualnym rozrachunku ma sens, bo aktualnie mamy 3-0 dla mnie, e, więc nie wiem, czy na przykład nie chcemy Naprawdę? zacząć na przykład od. na no, Olin no, też cię to może zaczniemy od teraz. Best of seven. Nie wiem, kiedy się to się skończy. Pewnie na jakimś Royal Rumble czy coś. Pewnie tak, albo później. Ale dobra, tak samo jak przy story The Elite contra Death Triangle, robimy Best of Seven Series o Pass Attitude i zaczynamy właśnie na tejże gali. Wcale to nie miało się zacząć na Money in the Bank. Eee, no i tak, po siedmiu galach, hmm. nie wiem, która to będzie gala, ponieważ ostatnio liczyliśmy, to by się to kończyło przed Survivor Series. Teraz no, to trochę pójdzie do przodu. No teraz ale... się trochę przeciągnie. trochę się przeciągnie, ale Naprawdę. ja jestem gotowy. Jestem gotowy na. Ja nigdy nie byłem bardzo gotowy. Już... W sumie w grudniu chyba nie ma żadnej gali, zarówno od AEW, jak i WWE. Mm, no ale dobra, Winter. Trudno. Winter jest coming, o ile liczymy. No możemy też zobaczyć. Zobaczymy, slam, coś. Dobra, Nieważne. Dobra, to przy tej pierwszej walce obydwa staje, obydwoje stawiamy na Samoa Joe. Tutaj tak. e, w takim. później obydwoje na BCC. Okej, okay, no ja tu stawiam na Ruby. No, ja mogę na Chris tak. E... Żeby była różnorodność. Tak, tak żeby była różnorodność. E, dobra. To teraz uwaga. Uwaga dla wszystkich tych, którzy słuchają, bo będą spoilery z Rampage. Ja wiem. Ja wiem, Uuu. że po prostu większość Uuu. naszych fanów śledzi Rampage z zaciekawieniem. Nie chce oglądać żadnych spoilerów. Chcą się dobrze bawić w te piątkowe noce. No ale będą tej spoilery. Uwaga. Better than you <laughs> Baby będą bronić swoich ROH World Tag Team Championship z zwycięzcami Battle Royalu na najbliższym Rampage. Jednak z racji na to, że umiemy teleportować się w przyszłość, to wiemy już, że Battle Royale ten wygrali Dark Order. Więc tak zmierzą się oni na All Out. W sumie ciekawe, bo myślałem, że jednak pierwszą ich obroną będzie walka z Kingdom i być może szybkie stracenie, ale najwidoczniej chcą no, to przeciągnąć nie. trochę dłużej. E, no byłem tak zdziwiony, jak zobaczyłem Dark Order. W sensie, że wszystkich, którzy tam byli dosłownie, to są to, to ostatni ludzie, których bym się tam spodziewał na tym miejscu. W sensie, w sensie tak wiedziałem... bez, bez, bez momentu, bez niczego. W sensie nie wiedziałem, jak to wyglądał cały skład tego, tam chyba tylko słyszałem, że hardasi byli. Yy, znaczy no Dark Order, z tego co wiem, to ostatnimi czasy na Arrowage. ja wiem, że mało kto ogląda Arrowage, ale jednak no Kilka walk tam, powygrywali z rzędu, więc powiedzmy, że w uniwersum TK'a mają oni momentum. Już nieważne, że to tylko ci, co oglądają ROH teraz regularnie, i ci, okazji oglądają AEW o tym wiedzą, ale tak czy inaczej, ma to jakikolwiek sens. Co jest mniej faktu, że no, nie ma żadnych szans, żeby Dark Order tutaj te tytuli, tytuły wygrali. Chyba jedynym argumentem może być to, że faktycznie chcą, żeby tytuły ROH były bronione na ROH. A jednak póki MJF ma te pasy, Ale to nie się mają się tego nie spodziewał. Właśnie nie ma takiej presji kompletnie przez to, że o, a mają tego samego właściciela. <grym> Więc myślę, że on się może tym bawić na Maxwellu tak długo, jak ma ochotę. A zresztą, nie wiem, w ogóle ten wybór, że, 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 że jakby fakt, że oni wygrali, to jest coś pięknego. I niech to trwa. Bo... no. Max, naprawdę, jest sierpień, a ja już wiem, kto będzie moim numerem jeden na koniec tego roku. No, u mnie też jest on dosyć sporym faworytem, poza jednym Brytyjczykiem pięknym, który również walczył na Olin. E, ale tak czy inaczej, czy na przykład spodziewasz się, że, nie wiem, Cole z MJF zawalczą na jakimś pay-per-view od ROH, czy tylko jednak ograniczą się do występów w AEW? Widzę taką opcję. O, Widzę ja taką opcję. Coś mm. w sensie jak Klaudia, nawet ale tam się to rzadko to... pokazuje. No to MJF to jak? No wiesz, ale pewnie wiesz, zawsze Adam wydaje się bardziej związany akurat yy, z Roh Honor Club TV, bo tak się to chyba teraz nazywa. Dobrze, więc yy. jeśli chcecie śledzić dalsze. Dalsze losy tu w ROH Tag team. Oglądajcie Ring of Honor. Zawsze chciałem to zrobić. Jednak. Zawsze chciałem to zrobić. <laughs> <bo> <laughs> jedy... <śmieniciel> oh, jak się z tak. tym czujesz? O jeny. niesamowicie, naprawdę. Jedno z moich lepszych skryńskist. A idzie takie przedzieło. Ale dziewczyna na wizji. się nie obrazi. E, dobra. Mm. Walka, walka, gdzie dałem się trochę zbejtować, bo mówiłem ci przed rozpoczęciem nagrywek, nie oglądałem Dynamite samego w sobie, tylko słuchałem omówienia Fightful, jak byłem w pracy i dałem się lekko zbejtować, ponieważ, no tak, słuchałem jednym uchem, drugim coś robiłem i usłyszałem takie coś: FTR Young Bucks vs. Bullet Club Gold. I ogólnie ja to zakodowałem, że to będzie Triple Fat Match, że wiesz, Juice i White kontra Young Bucks kontra FTR, i mówię, o. O, to jest ważne, na, na to będę czekać, na to będę czekać. I, I sobie tuż przed nagrywaniem włączyłem kartę i miałem takie... A, okej, okay, w sensie spoko, ale no chyba ten six-man tak team match bym, a raczej football tak team match chętniej bym przytulił. Możliwe, w sensie też nie jestem fanem tego, że yy, Firdle Worvel rewol... nie umiem wymawiać takich słów, że Firde Rewolwerowany kaloryfer, tak. Tak, dokładnie. Gun Club. I młodzi ci się łączą, bo moim zdaniem to niczemu nie służy. A dobra, się tego w rewolwerowcach, jeśli chodzi o Bullet Club, no ale dobra. Nie no, FTR, firder Revolver. Tak, dokładnie. Od tego jest skrót. No. Oczywiście, bardzo spoko, że najlepsza stajnia na całym świecie i w historii dostaje I swój kolejny duży moment. Może i może kolejną dużą wygraną. Oj, jak Cezar będzie dawał łapki w dół pod tym umówieniem. Ale zgadzam się. ktoś nie bo są piękni. Hmm, ale co, w każdym razie. Aha, jest... bo ty nie wiesz, jak do tego doszło. Nie. Y... No więc po meczu y... po prostu. FTR i Baxi rozmawiali ze sobą w szatni, a Jay White ze swoją ekipą zrobił to, co robią zawsze. Przyszli i zaczęli się z nich po prostu śmiać i, i tak wyszło. Myślałem, że po prostu zamienili coś w złoto, ale to, <śmiennie> że się z nich śmiać też jest możliwe. To, to jest Robinson jest złotem. Tyle, tyle. Mnie wystarczy. <śmiennie> przynajmniej będzie fajne wejście gunsów na All Out. Jacy yes, są, ale wejść, wejście mają dobre. E, dobra, a kto wygra? W sumie chyba pan, nie daliśmy też oficjalnych predykcji we wcześniejszym takim meczu, ale raczej A, wskazamy, Ale w tym że... wcześniejszym tak akurat. No. no dobra. E, no ja, ja serduszkiem pójdę. Bullet club Gold. No, no ja też muszę serduszkiem, <noise> więc też tak samo. <noise> a, dobrze. E, Okej okay. i teraz mamy takie walki Gdzie w sumie wszystko jedno o czym pomówimy Bo tak teraz patrzę też na kartę I nie ma takiego jasno sprecyzowanego main eventu Wydaje mi się, że Przed pewnymi wydarzeniami, które miały miejsce na All -in, Planowali zrobić starcie o Real World Championship Pomiędzy Rickiem Starksem a CM Punkiem e, No ale z racji na to, że CM Punk nie wiadomo czy się e, Czy się pojawi w Chicago e... Ech, ale znowu Nie, ja bym nawet jakoś nie wyczekiwał Znowu tego koniecznie Nadbudowali to no jednak, już... od tej walki z Steamboatem. No to prawda, Ciebie, ale wiesz co, zanim... Mm, sorry, ale wiesz co, ja, ja, ja myślę, że teraz. Y... Will, Will Hobson. Hobson? Dobrze. Tak, to... Hobson. Will... W sumie jeszcze nie zmontowałem odcinka Quizu. Muszę y, ...muszę się w końcu do tego przyłożyć, ale trzeba tak. mieć czas po payback. Jak będę odsypiać. No ale tak, Will Hobson zmierzy się z Miro. Miro, który nie ma żadnego problemu z CM Punkiem, więc z nim się nie bił, chociaż mogło do tego dojść. Albo żartowali, eee, tak. bo są różne doniesienia, tak czy inaczej? Tak, ogólnie właśnie ja słyszałem najnowsze doniesienie, że to ogólnie było takie właśnie żartobliwe przepychanie się, że. Co, 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 może, może masz jakiś problem, co? No, może to załatwimy, no. no. Nie wiem, nie, nie, nie wiem, mnie tam nie było, już, już, już męczy mnie to wszystko, I'm, I'm tired, I'm old. <laughs> Dobra. Eee, no tak, panowie ze sobą mają feud od czasu jakiegoś, sobie na koleżyn są i sobie gadają ze sobą. Znaczy, znaczy, tak w sumie to właśnie, tak w sumie nie mieli. I, I tak na szybko go bardzo mają, bo to jest, mi się wydaje, że to jest może kwestia tygodnia, albo dwóch, nie Nie, oni już sama od jakiegoś czasu się przepychają. Ale wiesz, to były takie, mm, takie bardzo nie, nie wiem jak to się mówi, że takie, no, takie niewidoczne no nie, nie sygnały. Nie, nie mieli prom ze sobą, nie no przecież... Ja nie oglądam koleżyn aż tak bardzo regularnie, ale pamiętam, że z miesiąc temu tam Hobbs zrobił z Bastera na tym Miro, jak tam zaatakowali go. Te ja to, typki, znaczy, znaczy, to, znaczy to tak, to tak, ale to, to, było, to, to jest jedna to rzecz, ta rzecz, ta rzecz ta którą ja dosłownie pamiętam. To zapowiedziana od jakiegoś czasu. No wiadomo, nie mieli ze sobą jakiegoś, nie wiem, gorącego proma czy coś takiego. Dobra, widzowie, przerwało mi, nie wiem w którym miejscu mi przerwało, więc trudno mi będzie wejść, ale podobno gdzieś, gdzie powiedziałem, że nie mieli gorącego proma między sobą, no nie mieli, ale jeśli dostaną te 10 minut na karcie, to są w stanie dać bardzo, bardzo dobrą walkę, gdzie dwa duże chłopy będą sobie rzucać sobą nawzajem dużo supleksów i spinebusterów i fajnych rzeczy. A obydwoje są bardzo utalentowani, cokolwiek by nie mówić. No tak, no i w sumie pierwszy taki high profile match dla Miro od długiego czasu, z tego co patrzyłem to on miał jakąś walkę na All Out w zeszłym roku, czy to było Full Gear, gdzie tam z Darbym i ze Stingiem jakoś teamowali, potem właśnie długo go nie było, powrócił dopiero na Collision, tam no, walczył z y, kilkoma jobberami, ale to jest faktycznie jego taki pierwszy high profile match od bardzo, bardzo, bardzo długiego czasu, więc no ja nie mogę się osobiście doczekać. Szczerze to ja też nie wiem, w jaką stronę by to miało iść potem, ale... Ale nie, cieszmy się tym, co jest. Prawda, życie jest krótkie. Należy cieszyć się chwilą. I będę się cieszył tą chwilą. E, ja stawiam na Miro. Hm. Hm. Hmm. Hmm. Kurczę, ze Chciałem, względu na... Powiesz. Uh... A, takie Kurczę, bo ze względu na... Znaczy, ja też ogólnie tylko, że myślałem, że ze względu na BO7. Ech, myślę, czy tu trochę nie zamieszać. Nie, dobra. QT interweniuje, William Hobson przegrywa, miro. Chciałbym inaczej, ale nie mogę. Niech piękny Bugar coś ma od życia. E, Okej, okay. ile nam wal zostało? Z tego co patrzę to trzy i są to same singles mecze, więc tyle samo singles mecze, ile było. Na... Dobra, widzowie, znowu mi przerwało. E, także Muszę, e, mówiliśmy o tym, że są trzy High Profile Mecze e, i ja powiedziałem, że no są, są. trzy High Profile Mecze i tak w serduszku liczę, że jeden będzie taki, taki five starek, chociaż przynajmniej jeden z nich. E, a zacznijmy może o walki, od walki. O Boże, święty, a mi się pomieszał język, ale prostu. E, dobra, Orange Cassidy kontra John Moxley. International Championship. Sicario, co uważasz o tej walce? E, może być ciekawe, bo w sumie to jest takie. Hmm, to jest z jednej strony. Taka, takie brutalne krwawienie w sumie i ostatnio niewiele poza tym. E, a z drugiej takie kurczę. Takie wiesz, popisy śmieszki. Nie wiem, czy był, było w ogóle takie zestawienie już, e, bo nie, nie sięgam pamięcią. No. Nope. Nie. O. Hmm. Mamo, no, no to jak na pierwszy raz, to myślę, że może coś fajnego przygotują. Myślę, że tak, fajne akcje, fajne spoty. Mm. I czyżby w końcu. And new. Tak, tak, musi tutaj to się stać. W sensie, no, już od kilku miesięcy całe, cała postać Kasetiego polega na tym, że on nie wygrywa definitywnie tych walk, tylko jakimś sniki rolapem czy jakąś sprytną zagrywką pogodną tych swoich przeciwników. Więc o ile powiedzmy, że na ostatnim Dynamite jakoś przechytrzył tego pentagona, tak jednak, no, nie wierzę, żeby to samo zdarzyło się z Moxleyem. Uważam, że powiedzmy, będzie jeden spot, gdzie. No, nie wiem, tam właśnie będzie jakaś próba roll ale ostatecznie Moxley odkopie, no i totalnie go zabije, no i no musi to być też koniec, bo no fajnie, że jest ten storyline, fajnie, że pokazują tego Casadiego, gdzie on jednak z tygodnia na tydzień coraz ciężej mu wygrać te pojedynki, ale jednak też jak zrobią za długo. To już będzie takie, kurde, jednak te gwiazdy, z które z nim przegrywają, to jednak trochę na tym tracą, no bo on jest poobijany praktycznie wszędzie i jakim cudem tam ci mogą przegrywać. Więc tu myślę, że jest taki idealny moment, żeby też nie było tak, że ten świetny title reign, który myślę, że będziemy wspominać przez dłuższy czas... Nie stał się takim czymś, może nie jak Roman Reigns, no bo to trudno porównać oh, kompletnie oh, bo to yeah, dwie różne yeah. strony, ale wiesz, żeby nie zepsuć tego, tylko żeby tak w dobrym momencie zakończyć yeah, właśnie, trochę pójść z tym tytułem ja zawsze... w inną stronę, bo myślę, że Moxley akurat nie będzie mieć problemu z tym, żeby mm -hmm. na przykład regularnie bronić tego tytułu, mimo tego, że jest heelem. E, no on a... to wręcz bardzo chętnie mi się wydaje, bo on to tam. W sensie, to jest jeden w ogóle z tych gości, że ja mam wrażenie, że on swój terminarz wypycha maksymalnie jak się da i to. Wiesz, jak, jak nie u TK to on bierze po prostu, wiesz, nawet jakąś Japonię, jakieś tam inne inne fetki. Eee, i, o, tak. mam, I fajnie, że to jest single match. Być może Moxley nie będzie krwawił. Jest na to szansa. <laughs> ja myślę, że będzie. <laughs> Też myślę, że będzie, ale jest <laughs> szansa, że nie będzie. Eee, ja myślę, że będzie, ale, Bo ja zawsze muszę dodać swoją gwiazdkę bo tobie zawsze się podobał ten run, mi się okropnie nie podobał. Dlaczego? Ja muszę powiedzieć, że ja, że ja w końcu dostałem to, co ja chciałem. I widzisz, jak mi niewiele trzeba, no jak mi niewiele trzeba. Dostał, dostał to jedno, króciutkie promo ostatnio. I było krótkie, a treściwe. I mnie to już kupiło. To fajnie, że cię kupiło, bo ja nie słyszałem tego prama, więc ciężko mi o nim powiedzieć cokolwiek. A, ale siadu... wierzę, że było dobre, ale to chodzi o oręża, tak? Tak, tak, tak. Wsiadł i powiedział jestem zmęczony, ale o! jestem tu. I pracuję z jest dziećmi. Tu. Tak, jestem stary. Mm -hmm. Okej, okay, dobra. E, nie, a, a tak a tak, dobre, a tak, dos a tak, a tak dosłownie to, że, yy, yy, że mówili mu, że jest za chudy, za mały i za dziwny, ale, ale jak się chce, to można. I, i że no, będzie no, bronił bo to jego pasja i mnie to mi to ustawiło to ostatnie wybaczam, mu to ostatnie pół roku no, no i bardzo fajnie, nie. ale z Moxleyem niech przegra i to, tak no i fajnie A, to to z, znowu powierza. nam się no. znowu nam się pokrywa trudno it is what it is e Hmm. Moglibyśmy pomówić w main evencie o jakimś pasie mistrzowskim, ale jednak nadal po tych wszystkich reinach World Low'a pas dla mnie jest zbyt low profile, żeby mówić o tym jako o ostatniej walce. Dla, dla mnie też e, głównym, główną atrakcją jest to, do czego zmierzamy, mam wrażenie. Uf, to bardzo dobrze. E, 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 także dwa, tak. tak. E, Luchasaurus kontra Darby Allen o AW TNT Championship. E, co w sumie mogę powiedzieć? Jest to chyba walka, która najwcześniej została ogłoszona. Nie powiem, że panowie nie mieli żadnej rywalizacji ze sobą, no bo jednak na koleżyn się ścierali dosyć często. Yy, ale też w sumie nie ma chyba za dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o cały ten storyline. Mimo, że w sumie no, on trwa długo, żeby nie mówić. Tak, tak. I powiem tak, no, w sensie jeżeli liczyć... Yy na Kejrze, no to. No to jest ta podbudowa, kurczę. Taka nawet solidna bym powiedział. No a to, że. Na to, że pan dinozauru się nie odzywa, no to jest nic, że tak powiem. To oni, nie, oni są nowego. jakby połączeniem. Nie można patrzeć na no, 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 nie tak. patrząc na Christiana. No teraz spojrzałem sobie, Darby wygrał ten Battle Royale 21 lipca więc no już ponad miesiąc temu, więc no trochę musiał doczekać do swojego title shota, ale mimo wszystko, że spodziewałbym się, że gdyby Darby tutaj wygrał, to miałby z tym tytułem, powiedzmy te dwa fajne miesiące dając dużo ciekawych pojedynków, tak jednak ja bym wolał, żeby e, tytuł TNT pozostał e, w rękach Christiana Cage'a. Wolałbyś? Tak. Właśnie mi tak w sensie, bo mi się bardzo to <laughs> podoba, co on tam z tym robi. No to tylko trochę też pytanie, co, 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 co ten Darby widzi tam dla siebie, albo co oni dla niego widzą na przyszłość. Kiedy on w końcu na ten Mount Everest ma iść? Bo słyszałem A już ma iść? Kiedyś, no, nie <laughs> wiem, kiedyś słyszałem taką plotkę, że on chce w przyszłym roku, coś w sensie nie wiem, czy to było w zeszłym roku, czy to w tym roku. Chyba w tym roku, bo to było gdzieś w okolicach tego story przy Double or Nothing, tego Fatal For Way'u. Słyszałem, że ma iść na Mount Everest, ale nie wiem kiedy. E, tak czy inaczej. E, niech on na ziemi zostanie lepiej. Tak czy inaczej, Krystian tak z tytułem TNT jest zbyt dobry, żeby tutaj nie dać wygranej Lucha Zaurusa. Niby tak, pytanie: kiedy się też trafi, ktoś. E... Wardlow! <laughs> kiedy, <powraca>, kiedy powraca <laughs> Wardlow, <laughs> tak tak, to musi się wydarzyć. Już na Full Gear lucha Zaurus kontra Wardlow i Wardlow nowym mistrzem TNT. TK Bucket. No tak, no wiemy wszyscy, że tak będzie. Nie, nie, nie udawajmy, że będzie inaczej. No, no oczywiście. Nie. Teraz Warlowi muszą odrosnąć włosy. No tak, no tak. Jak no odrosną, tak. to powróci i odzyska to, co jest jego. No, no i główna atrakcja. A, y, ostatecznie koło stawiasz? Aha. A. Nie, dobra, to dla tej różności i różnorodności powiem. All in. O <grym> Oh my god, to było fatalne. Ale dobra. E, doszliśmy. Doszliśmy do Dream Meczu. Kenny Omega kontra Kanuska Takeshita. O Jezus Maria. Jak to będzie dobre. Jak to będzie dobre. Ja nawet sobie nie jestem w stanie wyobrazić, jak, jakie to arcydzieło będzie. Chociaż, kurde, boję się czasami tak się hypować na niektóre pojedynki, bo potem może wyjść bardzo dobre starcie, ale nie takie świetne, jak mi się wydaje. Ale czy ta dwójka jest w stanie w ogóle... Czy to jest w ogóle fizycznie możliwe, żeby oni dali po prostu dobrą walkę? Wydaje mi się, że to nie jest możliwe. Po prostu? Nie, nie. Mi też się wydaje, że nie. To... Powiem tak, to, to, to nie tutaj, bo gdzieś indziej to nie mogliby się skupić. Na przykład na jakiejś, nie wiem, na jakimś obijaniu nogi albo pleców, ale to to, to, to nie tutaj. To nie tutaj, to będzie. Tutaj Dave Melzer zobaczy i stwierdzi: eight Star. Oh, w sensie, jeśli nie będzie panka na tej gali, to to musi być w main węcie. Jedynie co, to może mogą dać nie wiem, MJF-em dla samej reakcji, bo pewnie będzie spora, no ale nie, no. Co może... Hmm, oni, oni mogą zacząć równie dobrze, szczerze. No a tak to co dać, co dać w main evencie? nie wiem, Kasadiego z Moxleyem? Nie, no nie. No wydaje mi się, że tak jak powiedzieliśmy tutaj, to powinien być pan y, Kenentiusz oraz... Y, Pan chciałem jakoś zmienić konoskę, ale, ale się nie da. Nie musisz. To, to po prostu wystarczy powiedzieć jego imię i to i tak już jest osą. Awesome. Prawda. Yy, no i co? Czyżby, czyżby pan yy, Kon Kalis się yy, doczekał yy, osądu za swoje przewinienia? Czy myślisz, że raczej. Siły zła wygrywają po raz kolejny. E, powiem tak. Ja osobiście wolałbym, żeby tutaj wygrał Takeshta, Bo jednak miałby zwycięstwo w singlowym pojedynku z takim starciem, z takim rywalem, przepraszam, jak Omega. I to by już no, na zawsze mogło do niego przygnąć. I to by sprawiło, że już byłby no, w pozycji praktycznie main inventera. Ja bym to zabukał po prostu tak, że Kalis pod koniec jakoś dekoncentruje Kenego, że powiedzmy, nie wiem, chce mu w końcu coś zrobić i to sprawia, że kan ta Keszta wygrywa. Ale jednak przez to, jak zakończyła się walka na Olin, ten Six Men team -mecz, gdzie ta Keszta, no, już miał jakby swój moment nad Kenem, to myślę, że będą chcieli zrobić ten payoff tego aktualnego story, co piszą, że od kiedy Kalis odszedł do od Megi, to ten nie jest w stanie wygrać żadnego pojedynku. To myślę, że na przykład tutaj może być tego koniec i Kenny mógłby wygrać. Więc jeśli chodzi o takie czyste predykcje, ja stawiam na omegę, ale w serduszku mam tak jeszcze. Mm, to, to powiem ci, że ja bym to bardzo podobnie yy, rozsądził, bo też dałbym tutaj wina Japończykowi, z tym, że... No jednak nie, no, no Kalis, no powiedzmy sobie szczerze, no Kalis musi w końcu ktoś mu sprać to dół za to, co on wyprawia. Dlatego chyba zrobiłbym tu opcję, opcję zapasową na następne pay per view po prostu, gdzie Keny już się zrewanżuje wtedy. Znaczy, wiesz, A znaczy mogą jakiś, zrobić coś takiego, jest... że Keny faktycznie dopada tego Kalisa, wykonuje mu nawet tą One Winged Angel, czy Vitrigera, czy cokolwiek, no ale to potem wykorzystuje ta Takeshita. Jakby Calis się No też, ale dla wtedy... Do dobra. Niby, ale czy to by, wiesz, dało taką satysfakcję? W sensie to dałoby, ale wiesz, to, to, to taką. To trochę. Wydało taką trochę. No wiesz, taką satysfakcję, ale nie. Jednocześnie taką... Taką podłą satysfakcję by to dało. O, o. <grych> e, no dobra, e, ale no, dobra to co? To ja... Omega. A powiem tak aż tak. Niech niech będzie. Najwyżej dostanę cztery na dziurę pod rząd. Wiesz, zawsze może być remis, w mamy. A, to yy, prawda. Posy. No ale dobra, zobaczę. To jest best <grym> 7, więc zwycięzca musi w końcu paść. Yy, tak czy inaczej to były predykcje all out, Sicario, jakieś ostatnie słowa. Yy, tak, myślę, że to będzie naprawdę. W sensie bez porównania do Wembley, oczywiście, ale myślę, że będzie naprawdę mega wydarzenie i jestem, inaczej czekam z niecierpliwością w sumie, co już się tam wydarzy. A ja, a ja w sumie nie mam żadnego ostatniego słowa, więc tylko chciałbym podziękować, podziękować Wam e, za to, że wytrzymałeś się ten odcinek, jakoś mi się często tutaj język mieszał w czasie tego odcinka, muszę... muszę jak jesteś wdzięczny, że w ogóle możesz, e, że, że słychać te słowa dla odmiany. Ee, że Discord tak. nie, nie wyrządził tak było problemów technicznych podczas tego odcinka, e, ale jakoś udało nam się dotrwać do końca. Teraz tylko będę musiał to przesłuchać drugi raz, żeby e, wyciąć odpowiednie fragmenty. <laughs> e, tak czy inaczej, dziękuję za dotrwanie do końca. Zachęcam do łapkowania i subskrybowania. E, miłego weekendu wrestlingowego, bo trochę jest tam rzeczy do obejrzenia. E, tymczasem mówić do was Lesiu oraz Sikaria. I słyszymy się już wkrótce. Cześć. Siemka.